Okres letni to dla wielu z nas czas upragnionych wakacji. Należy wtedy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W dzisiejszym programie powiemy, co robić w przypadku ukąszenia, zasłabnięcia, a także oparzenia słonecznego. Jak temu zapobiec i jak zachować się, kiedy któryś z tych problemów będzie nas dotyczyć. Przed nami okres wzmożonych, podwyższonych temperatur. Jest to okres, w którym owady błonkoskrzydłe wylatują w poszukiwaniu pożywienia, w poszukiwaniu słodkich rzeczy przede wszystkim, i to właśnie dla nas jest największe niebezpieczeństwo. Gdzie możemy takie owady spotkać? Przede wszystkim będą to tereny gęsto zakrzaczone. Mogą być to również jakieś tereny związane z jakimiś luźnymi nasypami ziemnymi. Tam najczęściej owady tworzą swoje gniazda i po prostu tam możemy je najczęściej napotkać. Na co musimy uważać? W warunkach miejskich przede wszystkim musi być to zwrócenie uwagi na to, jak spożywamy słodkie napoje przede wszystkim. Warto przed każdym łykiem sprawdzić, czy nic w naszym kubku, szklance, czy w jakimkolwiek innym naczyniu się nie znajduje, czy w szyjce od butelki, czy w puszce. Patrzmy, warto rozważyć wypicie takiego płynu przez słomkę lub po prostu pamiętać o tym, żeby po napiciu się dane naczynie po prostu czymś przykryć. To spowoduje, że owad nie wleci nam do tego napoju i pijąc go po prostu go nie połkniemy. Natomiast co zrobić już w przypadku, kiedy niestety doszło do ukąszenia? Najpierw skupimy się na takich ukąszeniach miejscowych, czyli że ukąszenie było zewnętrzne, gdzieś na ciele. I w takim przypadku tak naprawdę możemy rozróżnić dwie sytuacje. Kiedy człowiek jest uczulony i kiedy tego uczulenia nie ma. Ta pierwsza sytuacja jest niestety bardziej dynamiczna i jest już stanem zagrożenia życia. Więc jeżeli ktoś jest uczulony i ma tego świadomość, warto, żeby skontaktował się ze swoim lekarzem rodzinnym. I jeżeli nie ma jeszcze takiej recepty, to poprosił o receptę na EpiPena z adrenaliną, który pacjent uczulony w reakcji anafilaktycznej powinien sobie podać jak najszybciej, jest to tylko możliwe. Ważne jest, żeby pamiętać o tym, żeby go zabierać, żeby on nie był tylko w lodówce, bo tam się powinien znajdować, ale jeżeli wychodzimy na dwór, wiemy, że nasz spacer będzie dłuższy, jedziemy na plażę, na urlop, zabierzmy ze sobą ten lek, bo on może w tej skrajnej sytuacji uratować nam po prostu życie. Co jeszcze należy zrobić poza podażą leku? Starać się, jeżeli mamy narzędzia, dłuższe paznokcie, pensetę czy ekstraktor jadu, spróbować usunąć żądło. Żądło zostawiają tylko pszczoły, o tym należy pamiętać, więc jeżeli widzimy, że w miejscu ukąszenia, w miejscu zaczerwienienia zostało żądło, starajmy się je usunąć. Usuwając to żądło, po prostu spowodujemy, że ekspozycja na truciznę, która dostaje się do naszego organizmu, będzie zmniejszona i to spowoduje, że ta reakcja uczuleniowa może być po prostu mniejsza. Kolejnym krokiem będzie schłodzenie miejsca, w które zostaliśmy ukąszeni. Po prostu złagodzi to ból świąt, który na pewno się pojawi. Można również pomyśleć o posmarowaniu miejsca ukąszenia jakąś maścią. To jest sytuacja, kiedy nasz pacjent nie pogarsza się. W przypadku tej dużej reakcji uczuleniowej, tej dynamicznej sytuacji, mogą pojawić się problemy z oddychaniem. Pacjent może odczuwać obrzęk w gardle. To będzie zdecydowanie też bardziej dynamiczna sytuacja w przypadku połknięcia owada i ugryzienie w tkanki miękkie w obrębie naszego gardła. Wtedy, tak jak wspomniałem, pojawią się trudności w oddychaniu, mogą się pojawić zaburzenia świadomości i to już jest stan, w którym powinniśmy jak najszybciej zawiadomić zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer 999, wezwać po prostu pogotowie, bo to jest stan, w którym jest potrzebna jak najszybsza interwencja medyczna. Prognozy pogody zapowiadają wzmożone upały w naszym regionie w najbliższych dniach, dlatego warto się do tej sytuacji przygotować. Co możemy zrobić? Przede wszystkim wychodząc na dwór, pamiętajmy o tym, żeby zabrać ze sobą butelkę wody, żeby ta woda była najlepiej trochę schłodzona. Nie musimy zabierać ze sobą 5-litrowego paniaka od razu, ale jakąś taką małą butelkę, żeby zmoczyć usta, zwilżyć jamę ustną, jak najbardziej jest to wskazane, żebyśmy zawsze mieli ją pod ręką. Sytuacja, w której
niektórych, a jest tyle sklepów po drodze, na pewno coś kupię. Niestety niejednokrotnie zdarza się tak, że czy trochę z lenistwa, czy z trochę chęci już, a za chwilę będę w domu, lekceważymy tą sytuację i po prostu tej wody ze sobą nie mamy, a warto tą butelkę wody zawsze przy sobie mieć. Również ubiór w taką pogodę ma duże znaczenie. Ubierajmy się luźno, nie ubierajmy się na tak zwaną cebulkę, bo to będzie potęgowało dyskomfort termiczny w naszym organizmie, ta temperatura będzie się podnosiła, będziemy się pocić i to tracenie cennego składnika mineralnego będzie zdecydowanie przyspieszone, co raczej nie jest wskazane. W skrajnych sytuacjach mogą pojawić się zaburzenia świadomości, możemy mieć podwyższoną temperaturę, może pojawić się bardzo silny ból głowy, może się to również zakończyć zasłabnięciem, również z utratą przytomności i tu już mówimy w tej ostatniej sytuacji, kiedy pojawią się zaburzenia świadomości i zasłabnięcie o stanie zagrożenia życia i w tym przypadku powinno się wezwać również pogotowie ratunkowe, żeby taka osoba trafiła na dalszą diagnostykę do oddziału ratunkowego i nawodnienie po prostu organizmu, bo prawdopodobnie w domu już sobie z tym osoby nie poradzą. Niestety ten problem tyczy się przede wszystkim małych dzieci do trzeciego roku życia i osób starszych. Te grupy wiekowe są narażone na bardzo szybką utratę wody w organizmie, dlatego tak ważne jest, żeby minimum te 30 ml wody na kilogram masy naszego ciała w ciągu dnia wypić. Oczywiście staramy się to zwiększać w przypadku podwyższonych temperatur, wysiłku fizycznego, bo jest to bardzo ważny aspekt. Można dodać cytrynę, można dodać truskawki, no generalnie nie wszystkim czysta woda smakuje, można sobie z tym poradzić jakimś owocem czy nawet szczyptą soli, żeby zmienić ten smak wody, wtedy ona jest zdecydowanie lepiej przyswajalna przez nasz organizm. Warto również pamiętać o nakryciu głowy. Nie musi być to też obcisłe nakrycie głowy, może być to kapelusz, może być to luźna czapka z daszkiem, cokolwiek, co będzie chroniło naszą głowę przed przegrzaniem, w szczególności jeżeli podejmujemy się jakiejś pracy na działce wokół domu, czy wiemy, że ta ekspozycja na słońce będzie dużo dłuższa. Jeżeli chodzi o kąpiele słoneczne, bo na pewno o nich też warto wspomnieć, pamiętajmy o kremie z dużym filtrem, jak i również możliwości schłodzenia głowy, jeżeli będziemy czuli, że robi nam się już za ciepło. Jeżeli chodzi o pierwszą pomoc w przypadku, kiedy czujemy, że upał nam zbyt mocno doskwiera, jesteśmy już zmęczeni, mamy wzmożone łaknienie, czyli ta potrzeba napicia się jest już bardzo duża, przede wszystkim schowajmy się do cienia. Jeżeli jeszcze mamy możliwość, jeżeli jest już nam samemu ciężko, poprośmy kogoś o pomoc, żebyśmy zostali usunięci z tej ekspozycji cieplnej. Usiądźmy, odpocznijmy, rozluźnijmy swoją odzież, rozluźnijmy pasek w spodniach, krawat, kołnierzy, kapaszkę, cokolwiek innego, tak żeby ten komfort oddychania był zwiększony. Jeżeli mamy możliwość, ułóżmy sobie chłodny kompres na głowie, pod pachami, w pachwinach, czyli tam, gdzie przebiegają duże naczynia krwionośne. Napijmy się wody, odpocznijmy i to w tej początkowej fazie powinno przynieść ukojenie. W późniejszej fazie, kiedy już zaczniemy wracać do siebie, może pojawić się ból głowy. Zażyjmy wtedy leki przeciwbólowe, te, które zażywamy na co dzień i wiemy, że po prostu najlepiej na nas działają. Po prostu działajmy objawowo. Rzecz, która w wyniku ekspozycji na promienie słoneczne może się przydarzyć, to oparzenia. One się niestety zdarzają. To jest z reguły jeszcze te dwie minutki, żeby była piękna brązowa skóra. Jak poradzić sobie w przypadku oparzenia skóry? Najczęściej jest to pierwszy i drugi stopień oparzenia, czyli zaczerwienienia, które są bolące, piekące, swędzące, stwarzają po prostu duży dyskomfort. W drugim stopniu oparzenia pojawiają się dodatkowo pęcherze surowicze. Tu ważna rzecz, nie przebijamy ich. One pomagają nam, oddają szybciej ciepło z organizmu, więc przynoszą nam w tej sytuacji ukojenie. Natomiast co zrobić? Schłodzić. Oczywiście nie od razu lodowatą wodą, bo ze skrajności w skrajność nie można działać. Natomiast jeżeli stopniowo będziemy schładzać to wodą, ukojenie powinno nam to przynieść. Można również zakupić dedykowane środki w aptece, specjalistyczne pianki, które po psiknięciu na skórę po prostu to ukojenie też przyniosą. Można również ze swojej apteczki pierwszej pomocy, jeżeli takową posiadamy z takim wyposażeniem, użyć opatrunku hydrożelowego, który też przyniesie ukojenie w sytuacji oparzenia.
Również w przypadku przegrzania organizmu, czy na przykład w zatłoczonym miejscu, jakim może być autobus w godzinach szczytu, może zdarzyć się, że ktoś po prostu zasłabnie. Co jako świadkowie zdarzenia powinniśmy zrobić? Najprostszą rzecz, zapewnić dostęp świeżego powietrza, czyli w przypadku autobusu na przykład poprosić kierowcę, żeby się zatrzymał, wyprosić innych pasażerów z autobusu na te kilka chwil, otworzyć wszystkie drzwi i okna, położyć oczywiście taką osobę na ziemi i unieść jej nogi ku górze na około minutę i wtedy prawdopodobnie ta osoba po tej minucie odzyska przytomność i powinna zacząć powoli dochodzić do siebie. No i w tej sytuacji również warto by było wezwać zespół ratownictwa medycznego celem po prostu poszerzenia tej diagnostyki i znalezienia przyczyny tego zasłabnięcia ze strony naszego poszkodowanego. Pamiętajmy o tym, żeby ograniczyć wysiłek fizyczny w godzinach od 10 do 16, kiedy jest największe natężenie temperatury. Pamiętajmy o tym, żeby zawsze zabierać ze sobą butelkę wody i tą wodę pijmy. Pilnujmy się, żeby co najmniej te 2 litry wody dziennie spróbować wypić. Pamiętajmy o nakryciu głowy i przede wszystkim zdrowym rozsądku. Mierzmy siły na zamiary i cieszmy się tym, że nastało lato. To już wszystko w dzisiejszym programie Uwaga Niebezpieczeństwo. Na kolejny odcinek zapraszamy 10 lipca.